Hej, hej. Uwielbiacie Wojny Klonów. Mam tutaj na myśli zarówno serial animowany, jak i generalnie okres w dziejach Star Wars. Anakin, Kenobi, Ahsoka, Rex, Maul i inne wspaniałe i epickie wydarzenia wojny, które przypomnę, rozpoczęła się na Geonosis od ataku wojsk Republiki w celu odbicia więzionych na arenie Anakina, Kenobiego i Padme, a wojna zakończyła się kilka lat później na Utapau, zabiciem Grievousa, wydaniem rozkazu 66, przez który zginęła większość rycerzy Jedi, i na Mustafar, gdzie Vader wyrżnął resztę dowódców separatystów. Ale dzisiaj nie chcę opowiadać o serialu Wojny Klonów, tak zwanym 3D, chcę pogadać o innym serialu Clone Wars. Mam na myśli tak zwane kolokwialnie Wojny Klonów 2D, czyli serial z Cartoon Network, który jako pierwszy starał się wypełnić lukę pomiędzy epizodem drugim i trzecim. Nie zapomnijcie wrzucić łapki w górę i koniecznie dołączcie do wspierających kanał. Mówię o Wojnach Klonów Gendego Tartakowskiego, które zadebiutowały na Cartoon Network w 2003 roku, zatem jeszcze przed premierą trzeciej części Star Wars. Była to pierwsza animacja Star Wars od czasów stareńkich Ewoks i Droids. Co ciekawe, opowieść tego serialu kończy się w zasadzie tuż przed bitwą nad Coruscant, stanowi zatem świetne wprowadzenie do Zemsty Sithów. W sumie w trzech sezonach było 25 odcinków, gdzie w pierwszych dwóch odcinki były naprawdę króciusieńkie, bo trwały 2-3 minuty. Odcinki w trzecim sezonie były już dłuższe, bo trwały jakieś 12, a nawet 15 minut każdy. Co ciekawe, serial ten powstawał w bliskiej współpracy z George'em Lucasem, zatem doskonale uzupełniał historię znaną z filmów. Co więcej, mam wrażenie, że nieco bliżej ta współpraca była niż w przypadku późniejszego serialu, ale no może to tylko moje zdanie. W każdym razie, serial ten wprowadza nam i wyjaśnia masę rzeczy w bardzo skondensowanej formie. I tak, na przykład tam pojawia się pomalowany na złoto C-3PO, no bo przypomnę, że w Ataku Klonów nie miał jeszcze swojej złotej powłoki. Serial też pokazuje pasowanie Anakina na rycerza i to, jak zbudował swój nowy miecz. No bo wiecie, jego dotychczasowy uległ zniszczeniu na Geonosis. Anakin wysyła swój odcięty padawański warkoczyk do Padme, która chowa go do pudełeczka razem z naszyjnikiem, który mały Anakin dał jej, kiedy miał 9 lat. Poza tym, te Clone Warsy wprowadziły nam Grievousa i pokazały, dlaczego kaszlał. Otóż Mace Windu przy użyciu mocy zmiażdżył mu coś tam w środku. Co prawda Grievous miał nieco inny charakter niż później, bo i koncepcja na tę postać się troszeczkę zmieniła. Według George'a Lucasa najpierw to miał być taki zabójca Jedi, a potem koncept był taki, że to ma być taki trochę czarny charakter ze starych filmów. Czyli wiecie, robi coś złego, po czym podkręca wąsa, śmieje się złowieszczo i ucieka. Ponadto serial pokazuje, skąd Anakin miał bliznę na policzku i niejednoznacznie sugeruje moment poczęcia bliźniaków Skywalker na Naboo. Ostatni sezon serialu dzieje się tuż przed Zemstą Sithów i pokazuje atak separatystów na Coruscant i porwanie kanclerza. Shakti była wtedy strażniczką Palpatina. Zwróćcie uwagę, że to też spina się z Zemstą Sithów, bo tam w usuniętej scenie widzimy pojmaną przez separatystów właśnie tą Jedi i zgładzoną tam. No bo potem inne dzieła nam wprowadziły troszkę inną historię tej postaci. Oczywiście od samego początku był problem z kanonicznością tej historii. Pomijam już fakt, o którym wspomniałem wiele razy, że wtedy, no wiecie, przed erą Disneya nie było w zasadzie jednego spójnego kanonu i autorzy rozmaitych dzieł mniej lub bardziej sami dogadywali się między sobą. Ale nawet wtedy animowane Wojny Klonów Tartakowskiego no niezbyt mieściły się w kanonie, a pojawienie się późniejszych Wojen Klonów w zasadzie zepchnęło ten serial na margines. Serial, muszę przyznać, był dość kontrowersyjny. Z jednej strony spotkałem się z głosami ówcześnie, że pokazywanie wojny w formie, wiecie, filmiku animowanego spłyca straszliwie ten konflikt. Pamiętajmy, że były to czasy tuż po premierze Ataku Klonów, więc głodni byliśmy, my fani, większej liczby informacji o tym konflikcie.
Książki, które się wtedy pojawiały, pamiętam, były szeroko omawiane w środowisku fanowskim. Po drugie, do dość kontrowersyjnych twórców należał sam Gendy Tartakowski. Ten twórca zasłynął kreskówkami dla Cartoon Network, takimi jak Laboratorium Dextera czy Samurai Jack. Seriale te miały dość kwadratową kreskę, która nie wszystkim się podobała. Podobnie było i z jego Wojnami Klonów. Poza tym Gendy starał się pokazać, że kreskówki nie zawsze od razu powinny być kojarzone jako produkcje tylko i wyłącznie dla dzieci. Udało mu się to dopiero w późniejszych produkcjach, bo w 2003 roku świat nie był gotowy na kreskówki dla dorosłych, zwłaszcza, wiecie, związane ze Star Wars. Pod wieloma względami bardzo lubię tę wersję Clone Wars, choć nie od początku tak było. Pamiętam, oglądałem je kiedyś trochę z musu, no bo wiecie, no to Star Wars, ale kreska straszliwie mi nie leżała. Dzisiaj uważam, że to świetny serial, dlatego, że jest krótki. Obejrzenie całości to, wiecie, ze 2 godzinki i naprawdę świetnie spina Atak Klonów z Zemstą Sithów. Powiedzieć to samo o późniejszych Wojnach Klonów, tych, wiecie, tak zwanych 3D, no jest już trochę trudniej, bo wprowadzają tyle nowych wątków i tyle nowych postaci, że są zamkniętym dziełem samym w sobie. To jak, zachęciłem was do obejrzenia tego serialu? Albo jeśli go widzieliście, to macie ochotę go sobie przypomnieć? Pamiętajcie, żeby się często uśmiechać, uważajcie na siebie, trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Pa, pa.